W 2022 roku NATO podniesie alarm, alert, stan podwyższonego poziomu w związku z sytuacją, która będzie mieć miejsce w Europie, na świecie. No właśnie, co takiego się wydarzy? Czy dojdzie do wybuchu wojny? Czy Rosja zaatakuje Ukrainę? No i ciekawa, praktycznie wizja przepowiednia mówiąca o tym, że wojska NATO trafią na Ukrainę. Czy zatem Polacy będą bronić tutaj niepodległości Ukraińców? O tym wszystkim w dalszej części tego filmu. Dzisiaj przedstawiam wizję przepowiednie Jasnowidza Natomiast na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba. Zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Kliknij, że w dzwona dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Wejdźcie też na mojego fanpage'a na Facebooku, zalajkujcie go. Link do tego fanpage'a znajduje się w opisie tego filmu. No właśnie, dzisiaj na temat sytuacji dotyczącej tutaj NATO i 2022 roku. Ta wizja jest dosyć, dosyć taka ponura, pesymistyczna i mówi ona o tym, że... Że nastąpi yy, praktycznie podwyższony poziom na to ogłosi pewien alert bezpieczeństwa, że w styczniu będą mieć miejsce rozmowy, rozmowy ostatniej szansy pomiędzy Rosją a NATO. Swoją drogą, jakby te po prostu rozmowy kiedykolwiek przynosiły jakiś efekt, tak to, to, to też jest ciekawa sytuacja, praktycznie rozmowy pomiędzy dwoma stronami, które na dobrą sprawę zawsze są pełne kurtuazji, a na końcu i tak te strony czy strona rosyjska może podjąć zupełnie inne działania. Natomiast jasno jest mówi w ten sposób, że Putin stawia warunki. Polska w Polsce będą znajdować się puste tereny. Że Polska będzie osamotniona, w Polsce nastąpi podział terytorialny. Rosja tworzy pozory zagrożenia według jasnowidza Jackowskiego, że to są negocjacje ostatniej szansy przed czymś dużym, co praktycznie nastąpi, że Rosji tak naprawdę chodzi o wpływy i uznanie. Rosja chce uzyskać poklas na arenie międzynarodowej, jeśli chodzi o sprawę polityki międzynarodowej, że Rosja będzie chciała tak naprawdę. Uzyskać wpływy w dwóch obszarach, w dwóch częściach Ukrainy. Tak tutaj mówi Jasnowic Jackowski i że praktycznie tutaj e, będą sytuacje tego typu: że m, to będą Rosja, będzie chciała mieć wpływy tam prawne, decyzyjne. E, Rosja, według Jasnowidza, prowadzi e, praktycznie grę, jeśli chodzi o NATO no i, ale Rosja nie chce wojny według Jasnowidza tutaj kwestia faktycznie, że kwestia Ukrai Ukrainy podejmowana jest po to, żeby znów liczyć się na tej arenie międzynarodowej Jasnowidz mówi w ten sposób, tak, że tutaj dojdzie do negocjacji z Ukrainą, natomiast NATO nie zgodzi się, na, na to NATO nie zgodzić, na to nie zgodzić na warunki jakie zaproponuje Rosja, tutaj też Jasnowidz Jackowski mówił o tym, że Rosja też może dokonać takich sytuacji, że na przykład um, zatrzyma grupę żołnierzy ukraińskich, tak, czy na przykład tutaj zatrzyma jakąś grupę żołnierzy NATO, będzie ich przytrzymywać, ale potem ich wypuści, czyli takie sytuacje, które pewno, pewnie będą one medialnie głośne, tak, że na przykład, nie wiem, grupa NATO, żołnierzy NATO została zatrzymana przez Rosjan, natomiast potem ich faktycznie wypuści potem ich praktycznie tutaj wypuści więc no ciekawa sprawa i też kwestia praktycznie Ukrainy bo tutaj są dwie strefy wpływów poza oczywiście Krymem, tak? nie mówimy o aneksie Krymu który miał miejsce w 2013 roku, tylko to są nowe praktycznie rzeczy no i w związku z tym NATO ogłosi alarm, podwyższony praktycznie poziom, w styczniu będą mieć miejsce rozmowy, ostatniej szansy przed tym co praktycznie nastąpi na świecie Pomiędzy Rosją a NATO, pomiędzy Rosją praktycznie a NATO. No ostatnio miałem miejsce rozmowy pomiędzy nie, Trumpem, chciałem powiedzieć, pomiędzy Bidenem a e, tutaj Putinem. No i po tych rozmowach Biden mówił, że no, będą dalekie konsekwencje gospodarcze, ekonomiczne dla Stanów Zjednoczonych, jeżeli Stany Zjednoczone będą chciały zaatakować Ukrainę. Wiemy, że przy granicy z Ukrainą jest 200 tysięcy żołnierzy rosyjskich. No i tutaj, według jasnowidza, na Ukrainę miałoby dotrzeć wojsko. Wojsko tutaj NATO, czyli też po prostu wojsko polskie mogłoby tam dotrzeć. Pomóc praktycznie Ukrainie. Tylko pytanie też jest takie, no bo Ukraina nie jest w NATO. Czy to by świadczyło, że Ukraina by przystąpiła do NATO? Raczej znaczy dla mnie mało prawdopodobne. Jeżeli nie, chcą, nie chcieli ją wcześniej, to teraz nie będą chcieli w NATO. Kolejna kwestia jest też taka, że praktycznie to wojsko, które trafi, jeśli chodzi o Ukrainę, czy tam będzie sytuacja tak podbramkowa, że Ukraina będzie prosić o pomoc, tak, że nie będą mieć po prostu sił i sprzętu, czy po prostu to wojsko wesprze dodatkowo siły ukraińskie. To jest kluczowe faktycznie pytanie, tak? czy po prostu odpowiedź na to pytanie. No, więc ciekawa sytuacja, czyli rzeczywiście Rosja tak, będzie chciała uzyskać wpływy w dwóch rejonach, ale nie wiadomo czy rzeczywiście uzyska te wpływy w tych dwóch rejonach. Ukrainy, tak? No przypomnę przecież że niedawno Rosja mówi o tym, że warunek dla NATO, że NATO ma wycofać wojska z byłych republik radzieckich. No to jest w ogóle po prostu absurdalna tak naprawdę teza, założenie, tak? No zobaczmy sobie ile jest tych praktycznie republik byłych radzieckich. To jest nawet logistycznie niemożliwe do zrealizowania, tak? Jeżeli nawet, no wiadomo, że to i tak by nie doszło do skutku, ale nawet jeżeli miałby jakiś argument logiczny, tak? Dla NATO no to załóżmy, proszę o wycofanie faktycznie tam y, wojska z jakiegoś jednego państwa, nie w tylu, tak, no taka operacja to jest, sam fakt, zobaczmy sobie jak na przykład był Związek Radziecki, on upadł, tak, czy po prostu Polska odzyskała niepodległość e, i wojska radzieckie w Polsce ile czasu opuszczały, bodajże żeba w 92 czy w 93 roku ostatnie wojska radzieckie opuszczały bazy wojskowe w Polsce, tak, Wojska radzieckie w 92 czy trzecim roku On no to kurczę, ta po prostu y, y, no, y, no, y, no, y, wycofywanie się praktycznie tego wojska, ile to czasu zajęło tak, y, y, bardzo dużo czasu więc to szokująca wizja, że Rosja praktycznie wpływy chce uzyskać, a także uznanie międzynarodowe. No wiadomo, cały czas może być też kwestia grana, jeśli chodzi o gaz, zakręcanie tego kurku, kurka z gazem. Moim zdaniem bardziej nie kwestia, zakręcanie takie chwilowe, tak, no bo oni zdają sobie sprawę, że nie mogą całkowicie zakręcić, bo to jest biznes, na tym zarabiają. Ale to sprawi, że na przykład, powiedzą tak, podbiją stawkę za gaz, Powiedzą, no to inne kraje zgadzacie się na to? Nie, nie zgadzamy się. To zakręcą i wtedy inne państwa powiedzą, tak, zgadzamy się, tak. Pierwsze po prostu parę dni, parę tygodni wytrzymają, a potem powiedzą, tak, godzimy się na to, żeby zapłacić ten gaz więcej. Także właśnie w ten sposób wygląda sytuacja. Zresztą dla mnie to jest po prostu w ogóle jakiś chory układ, jeśli chodzi o Europę, żeby właśnie, co z tego, że zlikwidowano Republiki Radzieckie, jak po prostu poszczególne państwa uzależniły się, jeśli chodzi o dostawy gazu, tak, no to jest po prostu kuriozalna sytuacja, no to te państwa powinny dążyć do, Dążyć praktycznie do niezależności. To tak, nie wiem, po prostu Polska wyszła na przykład z, z tutaj Związku Radzieckiego, ale prawo do wszystkich dróg w Polsce należy na przykład do Rosji. No tak, przykładowo powiedzmy, no to co z tego, że Polska mogłaby funkcjonować jako państwo, jak moglibyśmy żyć na przykład w Polsce, gdyby prawo na przykład do wszystkich dróg w Polsce było należało do Rosji, Rosja mogłaby dyktować, kto może po tych drogach jechać, jakie byłyby opłaty, winiety i tak dalej, no to po prostu mogłoby sparaliżować. No oni by na przykład zażądali 100 euro za przejazd na przykład jednego kilometra. I wtedy byśmy byli poskładani praktycznie, tak? Więc tak samo tutaj, że te poszczególne państwa zgodziły się na to, żeby być zależne, tak? E, tutaj właśnie gaz no to jest po prostu tragedia. To jest tragedia. To, to, co ja mówię na przykład na moim kanale, że jaka jest tendencja na świecie, jeśli chodzi o to, żeby samochody były elektryczne, żeby sam odchodzić od samochodów benzynowych. wiadomo, że to nie jest takie proste. Pomijając kwestię ekologii, może to jest kwestia właśnie obawy przed wybuchem III wojny światowej na Bliskim Wschodzie, o obawy, jeśli chodzi o dostawę ropy naftowej czy na przykład dyktowanie ceny za tą ropę naftową. Wiadomo, że tendencja, jeśli chodzi o zmianę tak zwane elektryki, samochody elektryczne nie nastąpi z roku na rok, że po prostu nagle wszyscy wymienią samochody, ale powoli, stopniowo, stopniowo tak jeden samochód, drugi samochód, trzeci samochód praktycznie i te firmy będą kupować. Ja muszę powiedzieć, że mieszka na przykład w Poznaniu i coraz więcej tych samochodów elektrycznych można zobaczyć. Na początku to były rzeczywiście fanaberie bardzo bogatych ludzi, którzy kupowali takie samochody po 200-300 tysięcy złotych Natomiast teraz i coraz więcej firmy po prostu kupują, tak, przechodzą. Nawet widziałem, że pewna, po prostu, tutaj pizzeria w Poznaniu też po prostu dostarczała samochodem elektrycznym tej pizzę, czyli rzeczywiście staje się to po prostu powoli tendencją. Potem będą pewnie konsumenci coraz częściej kupować tak, takie samochody. No więc tutaj kwestia, właśnie jeśli chodzi o Rosję, wpływy i uznania, jeśli chodzi o sprawę. Putin stawia warunki, Polska, puste tereny praktycznie w kraju, Polska będzie osamotniona, w Polsce nastąpi podział terytorialny dosłowny, no nie mówimy o takim podziele, który ma miejsce teraz na województwa, tak, tylko inny podział. Rosja tworzy pozorne zagrożenie, tak, e, tworzy praktycznie pozorne zagrożenie. Znaczy to jest wiadomo, to jest oczywista praktycznie polityka, jeśli chodzi o Rosję, Rosja zawsze musi bruzi, grozić, budzić lęki, obawy, tak. Musi po prostu budzić lęki i obawy. Ja bym powiedział w ten sposób: wiecie, gdzie jest praktycznie Liechtenstein, i wiecie praktycznie, że to jest państwo w Europie. Ale słyszeliście coś o tym państwie ostatnio? Nie, bo tam jest spokój, cisza, praktycznie nic się nie dzieje, mają swoje pewne problemy. Natomiast Rosja właśnie przez to, że grozi, że robi jakieś sytuacje, cały czas jest na piedestale, cały czas praktycznie jest na usta przywódców europejskich. No wiadomo, też inna sprawa, Rosja jako państwo mocarstwo jest duże, Lichtenstein jest mniejszym państwem, ale musi być cały czas praktycznie w tej grze, musi zawsze grozić, musi po prostu dyktować warunki, co nie do końca jest powiedziane, że Rosja po prostu, tak, zresztą to jest Ciekawa sytuacja, że Rosja cały czas grozi, ale gdyby na przykład inne państwa dogadały się i nastąpiłby atak na Rosję, to Rosja po pierwsze mogłaby przerwać taką, przegrać taką wojnę, gdyby nie miała wsparcia innych krajów, a po drugie, no, tylko pytanie jest takie, jakie, jakie państwa by miały praktycznie w tym interes? A druga sprawa, to też by pokazało, czy osobiłoby pokazało, że król jest nagi, tak naprawdę tak? Na ile rzeczywiście to prężenie mózgu, jeśli chodzi o Rosję, jest prawdziwe? A i najle, najle są po prostu to puste slogany, tak, marsze, defilady i tak dalej, e jeśli chodzi właśnie o e Rosję. To wszystko na dzisiaj. Na przykład o, jeszcze powiem taką rzecz, że ostatnio faktycznie była sytuacja, gdzie y była jakaś defilada wojskowa y na Ukrainie. To odbywało się w nocy, no bo to, wiadomo, nie ciekawa sytuacja praktycznie geopolityczna. Był Żeleński, przywódca praktycznie Ukrainy, i była to bardzo skromna taka defilada. tam było praktycznie parę sztuk sprzętu wojskowego, bardzo skromnie to wyglądało w przekazie medialnym. A to nie znaczy, że Ukraina jest bezbronna, tak? Ukraina też jest duże państwo, też ma po prostu potężną armię i to nie oznacza, że defilada, która ma miejsce w Rosji, w Moskwie, potężna i tak dalej, wszystko pięknie wygląda, super, ekstra siła, A to znaczy, że po prostu Ukraina jest bezbronna. No właśnie, to wszystko na dzisiaj. Dzięki za oglądanie, dzięki za słuchanie. Jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Pozdrawiam, trzymajcie się, cześć.